Witajcie moi drodzy, ja jestem Lucik, a to przed Wami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Daxus Remastered na moim kanale. Oczywiście to jest DLC tutaj. Znajdujemy się w kolejnej lokacji w Olaku. Przejdziemy przez tą tajemniczą mgłę. Fioletowy kryształ tchórza dostaliśmy. Sala odpraw stoickiej bitwy. O! Co to za przedmiot dostałem w ogóle? Nie wiem, o co chodzi. Sobie zdajmy, może to jest do użytku jakiś. To uciekanie to jest chyba jakaś sala, domyślam się, rozgrywki sieciowej. Wyjdź ze stoickiej bitwy. Przedmiot do kry sieciowej, wyjdź ze stoickiej bitwy. Sesja zakończy się, jeśli gospodarz wyjdzie. Zwycięstwo w tej bitwie wiodło niegdyś do starożytnego Anor Londo, ale nawet bez udziału arbitra kapitulacja jest hańbą. W imię honoru bojownika nie spiesz się z użyciem tego kryształu. No okej. Okay. Pojedynek ruiny. Okej, okay, wyszukaj bitwę. Okej. Okay. Aha, mogę sobie dołączyć po prostu do gry. Dobra, ja anuluję ten matchmaking, bo jednak zanim ja tutaj odszukam kogoś... Aha, to są różne pojedynki w ogóle, no, ale chyba brakuje graczy dla nich. Wiadomo, teraz większość graczy, zwłaszcza weterani Soulsów, siedzą w Daxus trójce. Tymczasem taki ludzik sobie wchodzi, raz na jakiś czas sobie wejdzie, pogra, nagra odcinek, ma wyrąbane. Takich rzeczy pewnie jest więcej. Ukryta ścieżka na wprost. No proszę. Co za oszustwo, halo? No i cóż. Ja sobie siedzę tutaj. Gdzieś czytałem w internecie, w odcinku. Bo gdzieś tam mi przeszło do jakiś spoiler delikatny, żeby siąść do ogniska i się cofnąć. Ale to się nie stało. Tam mamy tego biedaka z poprzedniego odcinka, co ten Artorias rzucił nim. I co jest najwyraźniej jako jakby ozdoba tej areny. Nice. My wejdziemy tutaj na razie schodami. Tam jeszcze to oczywiście dalej zejście na dół. Do kolejnej lokacji zapewne. W tym DLC. Przejdziemy sobie teraz na górę tego sanktuarium, czy co to jest za twierdza? Już zapomniałem nazwę. Szczerze mówiąc, dużo troszeczkę się działo tutaj w koopie ostatnio. W ostatnim odcinku i... Nie zwracam uwagi na nazwę. Nawet olałem pewnego NPC-a, który jest tam gdzieś na dole. Z tego co wiem, to jest handlarz, z tego co pamiętam. Tu tam kogoś mamy, sobie strzyże chyba. Strzyże sobie coś, nie wiem. Musimy znaleźć klucz. Tam zostawiłem przedmiot najwyraźniej. Okej, okay, trudno się mówi. Oczywiście jeszcze raz zachęcam was do komentarzy. Nie czytałem komentarzy z poprzedniego odcinka, gdyż nagrywam jeden odcinek po drugim. Ale po jakimś czasie powinien nadrobić to, co tam do mnie napisaliście. Jestem wam bardzo wdzięczny za ewentualne komentarze czy słowa wsparcia. Pamiętajcie, że komentarze wpływają na zasięgi moich filmów. Tak samo łapki w górę i oczywiście subskrypcje, koniec końców. Do których was oczywiście zachęcam, jeśli podobają wam się moje filmy. O kurde. Okej. Okay. Ja na to. Włócznie mrocznego rycerza daje czadu. Też staram się za bardzo na niej nie polegać, gdyż większość graczy ją wykorzystuje, jakby nie patrzeć. Jest to jedna z najbardziej OP broni. Okej. Okay. O, ten przeżył! Pierdzielony. Okej, okay, dobra. Co my tu mamy? Co my tu mamy, kurczę, mać? Chyba tyle. Ruiny, nic więcej. Tu mamy oczywiście skrócik pewnie do odblokowania. Tu mamy kolejne zajście. O kurde, a ty kim jesteś? Okej. Okay. Nikim ważnym najwyraźniej. Ile ja obrażeń tu zadaję? 514 niby. A ci w ogóle żadnych odporności nie mają i po 600 bije, czasami po 700. Okej. Okay. Czy ktoś mnie zaatakował? O nie, nie gadaj, że mi będziesz tutaj.
O nie, ja mam laki, ja pierdzielę, nie. Okej, ja go zraniłem delikatnie, najwyraźniej. Nie, kuku, nie, ja to przegram tą walkę. Jak ja to nic nie widzę praktycznie. Ale najwyraźniej ja mam przewagę internetu. Ja byłem odwrócony do niego, prawda? Okej. O fuck! Niby go pokonałem, ale zdążył mi jeszcze pośmiertnie zadać obrażenia w plecy. Okej. Ej, co jest grane? Aha. Ja go nie widziałem. On u mnie umarł. Tymczasem ja u niego stałem w miejscu. Okej, dobra. No to gracze pewnie będą atakować dosyć często, gdyż jest to jedna z końcowych lokacji w tej grze, jakby nie było, zwłaszcza DLC, które jest ogólnodostępne dla wszystkich posiadaczy gry zremasterowanej. Wersji zremasterowanej. Nie wiem, jak z oryginałami, czy tam. Chyba oryginalne serwery już nie są czynne. Niestety. Albo istety. Zależy, jak na to patrzeć. Tutaj widzę, jakieś mamy przejście i tam na dole mamy przejście. Cholera jasne, nie wiem, gdzie iść tak naprawdę. Powinien się tym przejmować? Nie wiem. Tu mamy typa. Mamy kolejnego typa, ja pierdzielę. O nie. Już oczywiście przeszedł do walki. No i dobra, jeszcze jedna walka PvP i kończymy to chyba. Nie będę już się rozpalać po prostu, bo... Aha. No niestety on strzela sobie we mnie. Jest jednym z tych tchórzliwych graczy. Ja czekam aż tutaj wejdziesz i powalczymy sobie. Nie, ja ciebie pierdzielę, ja idę tam. Tam jest większy obszar. Tam możemy sobie powalczyć śmiało. No tak to se możesz. Fuck, prawie bym to zakończył. Tymczasem ten facet ma mnie kompletnie w dupie. On sobie teraz awczy. On myśli, że jest cwany. Ale ja też się z nim pobawię. Kurde, macie strzał? Nie mam. Chyba nie mam. Ha, mam jednak. Ha, ha, ha. Ale jaja. Zapraszam. Kurde, przecież ja, czy ja go gdzieś ganiam po różnych miejscach, czy ja przed nim uciekam? Nie, ja sobie czekam. Ja idę tam do ogniska, tam gdzie jest dużo miejsca. On o tym wie. Ja widzę po nim, że jest doświadczonym graczem. Zresztą on zaatakował w tej lokacji, więc doskonale wie, gdzie ja go prowadzę. Tam, gdzie jest więcej obszaru. Słyszę, że jesteś tchórzem. Jesteś tchórzem. Tchórzyk. Tchórzyk. Huhu. Mamusia nie dała ci obiadu? Halo. Tchórzu. O fuck. Chodź tu, ja pierdzielę. Nie wiem, czy on rzuca. Co on zrobił? Ej, tam jest następny typek, co jest grane? A nie, to jest część nowej gry plus, jakby. Dobra, rozumiem. Albo i nie. Dobra, nie wiem, o co chodzi. Ale to była naprawdę najgorsza walka PvP, ja pierdziel. O, tutaj mamy kogoś. Sługa gra... Aha, zniknął znak, okej. Okay. Też są takie typy koopowe, tryby, że wchodzimy do nich i pomagamy innym graczom. Ja sobie teraz dodaję trochę punkty w życie. Okej, okay, zmienię sobie broń. Z powrotem na włócznie może. Halabardy to jest, żadnego rycerza, przepraszam. Znawców broni, ja jednak stam się bardziej na mieczach. Z daleka widziałem tam skrzynkę jakąś.
tam w tym miejscu, ale nie wiem, czy to jest pułapka, czy o co chodzi. Na pewno tutaj tego typa muszę wyeliminować. A, to na spokojnie. Zobaczymy. Tu mamy jakieś zejście, widzę. No tam chyba będzie wychodzić. No to się jeszcze okaże. Teraz pytanie, co to jest za skrzynka? Uważaj na pułapka. Bo jakby nie patrzycie, nie widzę tej skrzynki. O, fuck! A mogłem posłuchać. Czy ja zginąłem właśnie? Nie. Okej, chyba nie wstanie. Mogłem siąść do ogniska, tak szczerze. O, fuck, on mnie może zabić, bo to jest z nowej gry plus typek. Okej. Bardzo dobrze. A, ja wiem, co to jest. Już wam pokazuję. kurde. Mogę mu tak zrobić, kurde. O, fuck. Ale jaja. Nic, moi drodzy. Wiecie, co ja zrobię? Ja chyba się wyteleportuję stąd i dobrze do kapliczki Zjednoczenia, żeby sobie odrobić straty w Estusach. No dobra. Także co? Mamy do wyboru albo tamto przejście, albo tamtą uliczkę. Dobra, chodź tu, stary. Okej, teraz ładnie rozwaliłem. Nie wiem, czasami lepsze obrażenia zadaję, czasami słabsze. Tu mamy jakiś przedmiot, możemy w sumie zeskoczyć, spróbować. A, trochę się cykam. Jestem tchórzem. A dobra, trudno się mówi. No i co, idziemy tutaj przed siebie. Już się ciemniej nieco robi, może latarkę sobie odpalę. Ale tu widzę, że nikogo nie mamy na póki co. Na razie wszystko widzę. Gorzej z wami na YouTube. To oczywiście nie mogę się zapomnieć, że to był przeciwnik. Bo ja nie lubię jumpscare'ów bardzo w tych grach. Ogólnie w grach nie lubię jumpscare'ów. Są niefajne i upierdliwe. Okej. To co? Tutaj zaskakujemy. No spokojnie, na tym musiałem się trudlać. Czy jak to gracze sobie rozmówią, nie musiałem rolować. Okej. Co to było? Czy ktoś we mnie strzela? Niech stanie się światłość. Okej, ja o niczym nie wiem tak naprawdę. Aha! A może chodzi o to? Ha! Ha! Ale jaja. I co tyle? Okej, tu mamy zwykłą skrzynkę. Srebrny naszyjnik. Dobra. Okej. Tego się pozbędę, tego się pozbędę. Srebrny naszyjnik. Powiedzcie mi, o co chodzi. Gdzie on jest? Odbijam rok. Wow! Srebrny naszyjnik z wygrawerowanym herbem Artoriasa, jeden ze starożytnych skarbów Anor'Londo, podarowany Artoriasowi za zmierzenie się z otchłanią. Skutecznie odbijam rok otchłani, zwłaszcza w jego magicznej formie. Dobra. Przetestujmy, mogę go chyba nieskończenie wiele razy wykorzystywać, tak jest w rzeczywistości. Okej. Okay. Fajnie, fajnie, cieszy mnie to bardzo. No dobra. Tu mamy kolejne przejście. Odłamek zielonego tytanitu i te dwie części aż. Tu mamy jakieś wejście na górę. Kurde, mać, tych dróg jest tutaj sporo. Chyba się zaraz pogubię. Albo i nie. O. A co tam z góry, chyba ze tamtych schodów mieliśmy zejście. Co wcześniej mówiłem, co wcześniej zauważyłem. Więc dobra, spoko. Mogę się spróbować tutaj dostać. A na ci musiałem skakać. Okej. Okay. Nóż dzielnego wojownika. Bardzo mnie to cieszy. Tam nic nie mamy raczej. Dobra. No co, teraz się wracamy na dół. Raczej znając, że się będziemy coraz niżej się tutaj poruszać. I mamy schody na dół.
Oto jest to, co ja... O fuck! O kurde mać! Aha, rozumiem. Czekajcie, jak to działa? Faktycznie mogę to odbijać. Czekajcie, może go pocisnę trochę z kuli ognia. Co wy na to? Tylko się bawiłem łukiem po ostatniej walce z... ostatniej walce PvP. Gdzie to jest? Cholera jasna, no. O! Plus 12. Okej, to trochę bolało. Oła, dobra. Nie o to mi chodziło. O kurde, jak będę miał z takimi do czynienia cały czas. Dobra. Ha! Dobra, może jednak się do niego przyzwyczaję. Tymczasem my mamy potwierane skrzynki. Oni niczego nam nie drepnęli. Tu mamy normalny łańcuch, okej. Okay. Roczna sfera, czyli jakieś... O, oh, fuck. Kolejna walka PvP, co? No dobra, możemy i tu walczyć. Ja tam się kłócić nie będę. Chociaż z drugiej strony trochę się cykam. Może jednak będę ruszać dalej? Tu coś mamy, albo i nie. Okej, okay, ładne plecki. Wyryte, przepraszam, okej, okay, możemy przeprosić. Gracze. Ciekawe jak zareaguje, jak to zrobię. Ciekawe jak zareaguje, czy będzie... weźmie mnie na litość, czy jednak... za to, że go... że mu kazałem mnie szukać. Ja nawet nie wiem, gdzie mam iść tak naprawdę. Może to tyle tej ścieżki, co ja tak wybierałem w ostatnim odcinku. Tak naprawdę istnieje jedna. Teraz pytanie jest takie, gdzie ja mam iść? Ja się chyba zgubiłem. No, zgubiłem się. Albo nie, to jednak jest przejście, dobra. Nie zauważyłem tych schodów. Jest tak ciemno, że nawet wy pewnie nic nie widzicie. Tak pusto jak w mojej głowie. Znaczy, co? Nieważne. Okej, okay, dobra. Hello. Nie, zostaw mnie. Okej. Dobra. Ej, co on teraz robi? Nie, nie gadaj, że ma lagi. No nie gadaj! Albo nie, animacja mu nie zadziała. Ła! Jeszcze mnie walnął. Nie! Jak on to zrobił? Jakoś grę zbugował. Ja nie wiem, jak ci gracze co robią. On dopiero teraz opuścił rozgrywkę PvP. Ale jaja. Nieprawda. Nie wiem, czy to ja mam słaby internet, czy to serwery Dark Souls się nadążają. Ja nie wierzę, że jestem aż taki mistrz w PvP, a może ja po prostu trafiam na słabych graczy? Nie wiem, dajcie znać w komentarzu. Ja pierdzielę. Co to miało być? Ja szczerze mówiąc byłem cały zestresowany, bo ja jestem słaby w te walki PvP, naprawdę.
Gracze tak łatwo tutaj podchodzą pode mnie i robią mi backstaba, stojąc przede mną. A jakiś inny gracz mnie też atakował i odpuścił sobie. A może nas obserwował? Nie mam pojęcia. Dobre, nieważne. Przede wszystkim to ja powinienem teraz wrócić. Zgubiłem wątek z internetem. Ja mam bardzo dobry internet światłowodowy. To jest jakieś 100 megabajtów na sekundę. No tam jak coś tam pobieram i tak dalej wysyłam, to jednak to mi wyskakuje tak z 20-30 megabajtów. No ale kurde, mać. To i tak powinno być dosyć dużo. Biorąc pod uwagę, że mój wcześniejszy internet to było pół megabajta na sekundę. Więc dla mnie to jest kolosalna różnica. Tymczasem tutaj serwery tak działały, jakbym miał za szybki ten internet jednak. Albo za wolny? Nie mam pojęcia. Dajcie znać w komentarzu, od czego to zależy. Chyba od serwerów, po co? Innego wyjaśnienia nie mam. Okej, dobra, chodź tu. Okej, dobra. Czasami ich zabijam na jeden cios, czasami na dwa. Od czego to zależy? Aha, rozumiem, o co chodzi. Okej, dobra. Okej, on się śmieje. Okej, udało się, przeżyłem. Odłączyłem się na negocjanik tu znowu. Sporo mam tych odłamków, tak szczerze. Okej, czy tutaj mnie coś jeszcze zaskoczy? Tak. Kim ty jesteś? I czemu się czerwienisz? Się rumienisz na mój widok, chyba. No nie, to jest zwykły przeciwnik, okej, dobra. Tylko on po prostu w ciemności tak wygląda. Okej, oberwał. Idzie to, no bardzo dobrze. On mnie nie zaskoczy tutaj. O! Backstabik mile widziany. No to co ja mówię, stałem z boku, a wsadziłem mu backstaba, nie? To jest logika Dark Souls. Nie powiecie mi, że nie. No teraz powiedzcie, czy tutaj coś jeszcze spotkam? Czy tutaj coś się pode mną zawali? Śmieci. Oh fuck. Siema. Do widzenia. Ja chyba tutaj na dół powinienem zejść. Haha. Ja też się mogę pośmiać? Dokładnie. Dobra, moi drodzy. Tutaj się wrócę. O fuck, skąd ty się wziąłeś? Ja pierdzielę. To jest zrespiona jakaś postać chyba przed chwilą. O kurde, kupnąłem go przez przypadek. Szczerze mówiąc, tak szczerze, nie mam zielonego pojęcia, jak działa kopanie w Dark Souls, nie? Niby wychylam tą gałkę. Muszę sobie wychylić lewą gałkę, a potem kopnąć, nie? O, w taki sposób. Tak ciężko to na początku mi było wyczuć. Szczerze mówiąc, rzadko to wykorzystuję. O, teraz na przykład mi się nie udało. O. Muszę to zrobić dosyć szybko. Oba przyciski wcisnąć, czyli lewa gałka do przodu i RB. RB? Czy LB? RB chyba. Nie umiem w lewo prawo. Okej. To jest ich dużo, widzę. Może jednego przywołam do siebie? Może tak spróbuję wyrzucić. Aha. Proszę, trafił. Aha. O, co się rozwaliło? Nie pytajcie mnie. Kamera się trochę od mojej postaci oddaliła. A nie, ja się trochę cykam tutaj mimo wszystko. Może wiecie co? Ja wiem, co tutaj zrobię. A, oni mnie widzą, dobra. A oni mnie tu widzą. Co? Ale... co? Łoń dupku. Ha.
Teraz mnie nie zaskoczysz. No dobra. Mimo wszystko muszę mieć patrzenie jednak. O. O właśnie. Chciał mnie zaskoczyć. No właśnie słyszałem czyjeś kroki. O, tutaj na górze coś jest. Będziemy się chyba tam mogli poruszać później. Nie wiem. Tego wam nie powiem akurat. Okej, odzyskujemy naszą moc. Mam punkty na kolejny poziom, zdaje się. Tu mamy zwykłych przeciwników, ale jest ich tak dużo, że nie wiem, czy sobie poradzę. Tu nikogo nie mam? Może zaskoczy na mnie jakiś tupek. Dużo bohatera, dobre, standardowo. Nie strzelasz do mnie? Strzelasz. Może zrobię coś w stylu. Oni mnie normalnie widzą. Ja pierdolę, przeraża mnie ten dźwięk. Idę stąd. Może się do niego akurat dostanę? Gdzie ja jestem? Cholera jasna. Nie pytajcie mnie. Mam nadzieję, że nie będę miał za sobą ogona. Dobra. To jesteśmy teraz wyżej, tam gdzie przechodziliśmy. Okej, dobra, ja tu jestem na pełnej baczności teraz, tak naprawdę. I ja pierdzielę, co to jest za lokacja pojebana. Ja coś czuję, że zginę. Albo i nie, ja tu byłem. Znaczy, tu był ten taki facet, typek, co... No dobra. Dziękuję. Teraz mogę bez obaw walczyć. Dobra, dwóch na jednego jeszcze jakoś tam zdzierżę. Dobra. Next one, please. Okej, udało się. Bez problemu. Najgorsi są ci magowie właśnie. Oni tak mocno mnie biją. A ja nie mam pewnie żadnych odporności ciekawych. Na ten rodzaj magii? Może to nie jest magia, to są mroczne cuda. Skażone cuda, spaczone takie, o. Jak to ja to tłumaczę przynajmniej. Dobra. To nadal mamy maź i raczej po niej nie będziemy łazić. Albo coś ala... woda? Nie wiem. Nie będą mi pleców robić? Raczej nie. A tam mamy magów. Oh, to jest to, co ja myślę? O, jak miło. O, jak zajebiście. Fuck. Dobra. Okej, czas do zrobienia. A już widzę, że do mnie podchodzi, będzie wam mnie strzelać. Chodź tu. Nie, ja się tak nie bawię, panie, chodź tu. To ma być według ciebie walka? Dobra. Tak, nie było tak źle, jak myślałem. Mamy tutaj coś przy okazji? Jakieś? Nie wiem. Ciekawe, na jakiego bossa znowu ten trafimy. Chyba, że to nie jest jeszcze to, co ja myślę. Tam mamy coś. Nie, no tu jest duża arena, to na pewno coś jest. Wiecie co, ja się cykam, ja sram w gacie. Dobra, to mi wygląda na jakieś pomieszczenie bossa, ja pierdzielę. Dobra. Znaczy, tylko jest jakiś typek. Boję się go. Tak szczerze, boję się go. Okej, dobra, dałem radę. Okej, dobra, to jest jakiś dziwak. O, fuck. No. Dobra. Ale nie mam tego.
Dobra. Kolczy skórzony. Aha, kolczy set prawie, że dostałem. Który możemy na początku gry chyba kupić. No to nic? Żadnej walki z bossem czy coś? Borda, szkoda. Byłoby ci ciekawie, nie powiecie, że nie. A trudno się mówi. Uważaj na czekanie na zasadce. A! Podczas czytania tej wiadomości, ale trudno się mówi. Tymczasem tutaj mamy ognisko, ale boję się do niego podejść, tak szczerze. Coś mnie tutaj zaskoczy. Albo i nie. Nie, tym razem zazwyczaj jak się widzi w Dark Soulsach ognisko, to już jest ulga. Ale nie chcę aż tak paść. No to rzucamy pustkę, żeby było śmiesznie. Wiecie, o co chodzi. Ostatnie walki z graczami naprawdę były przezabawne, przynajmniej w moim odczuciu. Spróbuj człowieczeństwo, okej. Okay. A, czyli to mamy otchłań jakby. Wiecie co, spróbuję użyć hełmu. Okej, okay, to chyba lepiej. Przestwór otchłani. Nie. Dziękuję. O oh, fuck. Ile was tu jest? O oh, fuck. Dobra. Dobra. Aha. Dziękuję. Roczny koral. Kolejny przedmiot. Kurde, ja nie wiem, czy nie powinien tego zostawić na następny odcinek, tak naprawdę. Ale dobra, trudno, lecimy przed siebie. Tu znowu mamy wskazówkę. Może na cios w plecy, no właśnie. Tak coś czułem, że oberwę. Ale przeżyłem. Jej. Kim wy kurde jesteście? Tam widziałem gracza, gdzieś tam walczy. Don't buy it, keep trying, save your strength for what you've been eyeing. Both eyes open, patches ain't pirate Caribbean. Tam gdzieś mamy chyba. A zresztą nie wiem, nie powiem wam. Wiecie co, ja się może jeszcze wrócę. Ja się wrócę, siądę w ognisko. Nie, nie, za dużo się tu dzieje, za dużo się tu dzieje, tak szczerze. Zostaję to na następny odcinek, ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, żeby nie pominąć następnych filmów z Dark Souls Remastered na moim kanale z moich przygód z tą grą. Komentował Lucik, trzymajcie się, hej!